Keto Wtorek, odcinek 80. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witam Was serdecznie w moim nowym biurze. Nie wszystko jeszcze jest tutaj dokończone. Nie będę Wam pokazywać, albo może Wam pokażę. Nie mamy na przykład drzwi, bo stolarz ma opóźnienie 3-miesięczne. Ale to nic nie szkodzi. Już w miarę się tu zadomowiłam. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie lepsza. Z oświetleniem też kombinujemy, żeby te filmy były jeszcze lepszej jakości pod kątem technicznym. No a pod kątem merytorycznym mamy dzisiaj 80. odcinek, więc temat, którym się chciałam już dawno temu zająć, ale po prostu jest on tak obszerny i tak czasem trudno się zmierzyć ze stereotypami i z mitami, że jakoś tak to odkładałam i odkładałam. Ale mam nadzieję, że w tym odcinku o cholesterolu i o tym, jak on może wpłynąć na nasze keto, albo jak nasze keto może wpłynąć na poziomy naszego cholesterolu i w ogóle takie wyjaśnienie tematu w pigułce, które myślę jest bardzo ważne, o tym właśnie w tym odcinku sobie porozmawiamy. Także trzymajcie kciuki, żeby było jasno i na temat, i żeby to nie trwało pół godziny. No i zapraszam. O tym, jak keto wpływa na cholesterol i czy rzeczywiście podnosi nam poziom cholesterolu, jak niektórzy oskarżają ketozę o to, że właśnie źle wpływa na wysokie poziomy cholesterolu i tym samym na miażdżycę, czy może jednak obniża nasz cholesterol? Odpowiedź na to pytanie musicie poczekać do końca filmu, dlatego że żeby to zrozumieć, to musimy wrócić się do lat 60. W 1955 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Eisenhower miał zawał serca. I jego fantastyczny doradca, Enshul Keys, który tak naprawdę nie był dietetykiem, a ekonomistą i chyba oceanografem, wysnuł wniosek, że za to, że pan prezydent miał zawał, odpowiada jego zła dieta, a w szczególności tłuszcze nasycone z mięsa i w ogóle tłuszcz, który zatkał mu po prostu tętnicę, spowodował narost blaszki miażdżycowej i tym sposobem tłuszcz jest zły, mięso jest złe, tłuszcze nasycone są złe i cholesterol to jest w ogóle największe zło tego świata, z którym należy walczyć. Takie wnioski wysnuł Keys i za tym podążyli praktycznie wszyscy. Niestety nie wzięli pod uwagę tego, że na przykład pan prezydent Eisenhower był nałogowym palaczem oraz miał bardzo dużo stresu w życiu i tak naprawdę to niekoniecznie może jadł dobrej jakości mięso, a bardzo przetworzone produkty. No ale jakoś tak niestety trzeba było znaleźć winnego i znaleziono cholesterol i tłuszcz. Nie wiem, czy zgadzacie się z tą teorią, ale coś w tym chyba jest, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. I niestety, mimo że cholesterol, już dawno jego zła sława została po prostu przez rzetelne badania naukowe, cholesterol po prostu powinniśmy przeprosić jako ludzkość. Ale niestety, nadal, jak ja weszłam nawet przygotowując ten film na strony dietetyczne, nawet chyba jest taki portal dla pacjentów, tam po prostu są, przepraszam, takie brednie, że jakby ludzie nadal to czytają i nadal w te kłamstwa wierzą. Co ciekawe, to w ogóle wszystko się właśnie od takiego kłamstwa zaczęło, ponieważ Keys w dobrej woli, chcąc sprawić, że ludzie będą zdrowsi, no upatrzył sobie tego czarnego konia i tym sposobem, albo może kozła ofiarnego bardziej, i tym sposobem może słyszeliście o takim badaniu 6 krajów. Badanie 6 krajów wykazało, że rzeczywiście kraje, zaznaczam, po II wojnie światowej, gdzie te kraje były biedne i w ogóle było słabo, ale kraje, w których było duże spożycie mięsa i duże spożycie tłuszczu, miały też najwyższą ilość chorób serca. Tylko niestety Keys wybrał sobie tylko te 6 krajów, które tą jego tezę potwierdziły. Tak naprawdę to badanie obejmowało 22 kraje i ta zależność pomiędzy wysokim spożyciem tłuszczu a zawołami i chorobami serca w ogóle, jak popatrzeć na wszystkie 22 kraje, w ogóle nie następowała. To nie tłuszcz i nie cholesterol, jak się okazuje, były przyczyną tego i Keys na przykład olał totalnie Francję, która miała
A. Najwyższe spożycie tłuszczów z tych wszystkich 22 dwóch krajów. B. Najniższe problemy z chorobami serca. I oni właśnie jedzą dużo tłuszczu, jedzą dużo masła, jedzą dużo podrobów i ich serca były bardzo zdrowe. Jak widzicie, paradoksów jest sporo i to nie będzie film historyczny, ale uwierzcie mi, że na przestrzeni wieków, i tutaj was podlinkuję wam bardzo dobry film na TEDxie na ten temat, po prostu kłamstwo goniło kłamstwo i wszystkie tezy próbowały udowodnić, że cholesterol i tłuszcze nasycone są złe. No między innymi niestety dlatego, że po pierwsze, my się lubimy wkręcać jako ludzie i jak się ktoś coś wkręci, chce to udowodnić, to to udowodni. No a po drugie, te badania są sponsorowane i były sponsorowane przez ludzi, którym już teraz zależało na tym, żeby margaryna coraz lepiej się sprzedawała i żeby leki obniżające poziom naszego cholesterolu, statyny, również się sprzedawały. Więc niestety, jak nie wiadomo o co chodzi, to też chodzi o pieniądze. Później bardzo wiele badań udowodniło, że to jednak nie tak to wszystko wygląda i osoby tak naprawdę z wyższym poziomem cholesterolu mają często o wiele dłuższe życie i na przykład wśród 100-latków króluje cholesterol powyżej 300 mg i o tym dlaczego powiem wam w dalszej części filmu. Natomiast również nie potwierdzono, że osoby, które na przykład biorą statyny, czyli leki obniżające cholesterol i są a są zdrowe, tak? Tylko mają ten cholesterol powyżej 200, chociaż te normy też się bardzo zmieniały, że rzeczywiście wpływa to na ich lepsze zdrowie czy brak problemów z sercem. Więc tak naprawdę to, że cholesterol negatywnie wpływa na nasze serce oraz to, że obniżanie cholesterolu wpływa pozytywnie, wcale nie zostało potwierdzone w badaniach naukowych. To teraz przejdźmy do tego, czym jest cholesterol. Cholesterol to tak naprawdę jest lipid, czyli substancja tłuszczowa w naszym organizmie, a tłuszcze, jak wiecie, nie rozpuszczają się w wodzie. Więc cholesterol, żeby poruszać się po naszym organizmie, potrzebuje no, takiego kuriera, albo taksówkarza, albo szofera, który go gdzieś zawiezie. I tymi szoferami są lipoproteiny, czyli takie substancje zbudowane z białek i z tłuszczów, które ten cholesterol wożą. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mówi się, że jest zły cholesterol LDL i dobry cholesterol HDL. Po pierwsze, no w ogóle nie ma złego cholesterolu i cholesterol ogólnie jest dobry i ważny. Natomiast LDL i HDL to są właśnie te lipoproteiny, tylko LDL to jest low density lipoprotein, czyli o niskiej gęstości, a HDL o wysokiej gęstości. LDL transportuje cholesterol z wątroby do naszych tkanek, gdzie on jest potrzebny, chociaż dlatego został nazwany złym, no bo mamy go sobie obniżać, jak błędnie stwierdzono. Natomiast HDL, jak ta lipoproteina LDL zawiezie cholesterol tam, gdzie on jest w danym momencie potrzebny i ona się już zmęczy, tak? Bo szofer nie może pracować 24 godziny na dobę, to wtedy przyjeżdża HDL, czyli ten dobry cholesterol, czyli tak naprawdę lipoproteina, która ten cholesterol zawozi z powrotem do wątroby, gdzie on jest utylizowany, przemieniany itd., itd. Bo w ogóle, moi drodzy, to badanie cholesterolu, które sobie możemy wykonać, poziom cholesterolu z krwi, to tak naprawdę tylko w 1/4 pokazuje nam cholesterol, który my spożywamy z jedzenia. Czyli to tak naprawdę nie jedzeniem możemy mieć, możemy sobie jakoś diametralnie podnieść cholesterol, bo 3/4 cholesterolu, który nam się pokazuje we krwi, to jest cholesterol wytwarzany endogennie, głównie przez naszą wątrobę. Pytanie, czy coś, co nasz organizm sam produkuje, może być złe? No nie wydaje mi się. Więc dlaczego w ogóle my produkujemy ten cholesterol? Przede wszystkim z niego zbudowane są kwasy żółciowe, które są potrzebne do syntezy i do przyswajania wartości odżywczych, do emulgacji tłuszczu, czyli żebyśmy trawili tłuszcz, potrzebujemy kwasów żółciowych, a do tego potrzebujemy cholesterolu. I tu od razu możemy rzeczywiście zaobserwować na początku wyższe poziomy cholesterolu na keto, no bo potrzebujemy dużo tych kwasów żółciowych, a jak mamy niski cholesterol, to na keto możemy słabo funkcjonować. To jest jedna rzecz. Poza tym cholesterol buduje naszą skórę, dlatego jeżeli się skaleczysz, jeżeli masz jakąś operację, to cholesterol Ci wzrasta, no bo musi tą skórę odbudować. Cholesterol bardzo jest ważny dla naszego mózgu, ponieważ to z niego są zrobione osłonki mielinowe, czyli te
Kożuszki, które oplatają nasze neurony, żeby one dobrze przewodziły informacje. Czyli tak naprawdę, jeżeli masz niski poziom cholesterolu, to tak jakbyś chciał prowadzić, nie wiem, na Skype'ie konferencję po prostu z końca świata, gdzie nie ma internetu. To cholesterol sprawia, że my mamy szybszy i lepszy przepływ danych. Więc jeżeli masz niski cholesterol, możesz mieć też na przykład niskie poziomy serotoniny, czyli neuroprzekaźników, i wręcz osoby z depresją mają właśnie niskie poziomy cholesterolu. No i przede wszystkim cholesterol jest prekursorem hormonów, czyli żeby nasze hormony dobrze funkcjonowały, żeby były wytwarzane, potrzebujemy cholesterolu. Dlatego jeżeli na przykład ktoś ma problemy z miesiączkowaniem, na przykład u kobiety zatrzymuje się miesiączkowanie, to prawdopodobnie ona ma właśnie również za mało cholesterolu, a jak ten cholesterol jest wysoki, to dobrze, bo to znaczy, że próbuje po prostu nasz organizm te hormony przywrócić na odpowiednie poziomy. Niski cholesterol, niski popęd seksualny. Jakby tu jest po prostu totalna zależność hormony a cholesterol. Cholesterol jest mega potrzebny do syntezy witaminy D. To znaczy, że jeżeli masz niski cholesterol, bo na przykład sztucznie go obniżasz, albo masz niski, bo coś się dzieje i nawet suplementujesz witaminę D, to być może nie będziesz w stanie jej przyswoić, czyli po prostu łykniesz i wyjdzie tyłem. I to jest bardzo istotne. Poza tym w ogóle cholesterol albo jego pochodne są w każdej komórce naszego ciała, bo cholesterol jest ważny i potrzebny. Ja tak po prostu podkreślam te rzeczy związane z cholesterolem, ale naprawdę chciałabym, żeby ten film też dotarł do osób, które dalej myślą, że cholesterol jest zły. On nie jest zły, on jest nam bardzo potrzebny. I słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale cholesterol jest też przeciwutleniaczem. I on jest przeciwutleniaczem, który pomaga nam zwalczać stany zapalne. Tylko że on nie powinien tego robić przede wszystkim. Mamy inne przeciwutleniacze, między innymi na przykład, powiedzmy, witaminę C. I przeciwutleniacze mają służyć temu, żeby walczyć z wolnymi rodnikami, które sprawiają, że mamy stany zapalne w organizmie, które są zazwyczaj przyczyną chorób oraz że nasz organizm się szybciej starzeje. I jeżeli tych przeciwutleniaczy mamy za mało, to cholesterol po prostu na sygnale leci i działa jako ten przeciwutleniacz. Problemem jest to, że jeżeli on zadziała jako przeciwutleniacz, to jest dość mocno narażony na utlenianie się i wtedy właśnie na przyklejanie do blaszki miażdżycowej i tworzenie tej blaszki. Dlatego utarło się, no bo jak sobie zobaczymy na blaszkę miażdżycową, jakby jak badano, co tam jest, to rzeczywiście jest tam cholesterol. Tylko słuchajcie, i to jest też częste porównanie. O, i zanim zapomnę, w ogóle jeżeli Was bardziej ten temat interesuje, to oprócz linków do różnych badań, które Wam wyślę, to Wam na przykład polecam krótką książkę, Mity o cholesterolu, ale bardzo dobrą, oraz już nieraz mówiłam o tej książce, Rozszyfruj swoją krew, tu jest cały rozdział o cholesterolu, o tym jak go czytać i jeżeli jakby to Was interesuje albo macie z tym problem i chcecie się dowiedzieć więcej, to naprawdę polecam. I teraz, z tym cholesterolem, to jest częste porównanie, tutaj nie odkrywam Ameryki, jest tak jak z policją. To, że policja jest na miejscu zbrodni, to nie znaczy, że policja jest winna, zazwyczaj. A właśnie tak powiedziano o cholesterolu. To, że cholesterol jest w miejscu, gdzie jest stan zapalny i tworzy się blaszka miażdżycowa, to nie znaczy, że on go tworzy, on po prostu tam poszedł, żeby pomóc. No natomiast niestety różnie się to kończy, ale to stan zapalny jest odpowiedzialny za miażdżycę, a nie cholesterol. I jak już jesteśmy przy miażdżycy, to moi drodzy, zostało to już wieloma badaniami potwierdzone, że to przede wszystkim stany zapalne ją powodują. Co jeszcze może powodować miażdżycę? Wysoki poziom glukozy we krwi i wysoki poziom insuliny we krwi. Uwaga, keto. Czy keto powoduje miażdżycę? No zobaczcie, nie dość, że redukujemy stany zapalne, bo w ogóle genialnym przeciwutleniaczem jest BHB, czyli ciało ketonowe, które wytwarzamy, jeżeli jesteśmy w stanie ketozy, to redukujemy stany zapalne. Dodatkowo obniżamy sobie poziom glukozy we krwi, obniżamy sobie poziom insuliny, więc tak naprawdę to stan ketozy. Nawet jeżeli mamy wyższy cholesterol, to jest prewencja przeciwko miażdżycy. Miażdżycy mogą również powodować brak snu, zmęczenie, dużo stresu. To są znowu rzeczy niezwiązane z samym jedzeniem, a równie ważne. Palenie papierosów, picie alkoholu, również o tym pamiętajmy. No i za duża ilość kwasów omega-6, a za mała kwasów omega-3 w naszej diecie.
Co to znaczy? To znaczy, że ta równowaga też jest ważna. Jeżeli na keto na przykład jesz nieodpowiednie tłuszcze, albo jesz tłuszcze trans, albo bardzo mocno przetworzone tłuszcze, czyli na przykład robisz sobie boczek na patelni do jajecznicy, ale robisz z niego skwarki, tak, to będzie powodować miażdżycę. Ten tłuszcz, ten utleniony tłuszcz będzie powodować miażdżycę. Tak samo, jeżeli po bardzo mocnej obróbce termicznej poddajesz właśnie mięso, no to również może to sprzyjać miażdżycy. Dlatego ja bardzo Was zachęcam właśnie do tego, żeby dusić rzeczy, a nie tylko wysmażać na maksa, żeby stosować wolnowar. Także to są bardzo ważne rzeczy i tutaj często to, w jaki sposób się prowadzisz, czy to na keto, czy nie, może jakby promować stany zapalne, bądź je obniżać. Przejdźmy sobie teraz do poziomów cholesterolu, bo skoro cholesterol tak naprawdę nie ma wpływu na miażdżycę, no to w takim razie jak masz bardzo wysoki cholesterol, to nic się nie dzieje. Otóż nie, bo cholesterol to jest taki trochę papierek lakmusowy, który nam, jeżeli potrafimy dobrze zinterpretować jego wysokość i poziomy, pokaże nam, co się dzieje w naszym organizmie. Moi drodzy, jakie powinny być normy cholesterolu? O, to jest w ogóle temat rzeka i pewnie każdy powie co innego. Natomiast samo to, że dawniej norma cholesterolu, tego całkowitego, to było 230, a teraz już jest 190 często, no to już świadczy o tym, że no hello, może nie do końca poważnie podchodzimy do tematu i ten cholesterol powinien być coraz niższy, tylko pytanie dlaczego? Czy może dlatego, żeby ludziom, jak największej ilości ludzi przepisywać leki, statyny, które rzeczywiście mogą pomóc, jeżeli na przykład mamy wady genetyczne, jeżeli genetycznie mamy na przykład hipercholesteronemię rodzinną, czy mutację genu APOE4, o którym nieraz mówiłam, gdzie rzeczywiście wysokie spożycie tłuszczów nasyconych może podnosić nam cholesterol i może promować miażdżycę. To są jakby dwie rzeczy. I rzeczywiście wtedy czasem statyny są potrzebne. Natomiast u osób zdrowych, które mają po prostu cholesterol powyżej 200, no hello. Przeczytajcie sobie o skutkach ubocznych statyn, bo już nie chcę na ten temat jakoś bardzo się rozwodzić. I jeżeli już chcecie sprawdzić, czy macie ryzyko miażdżycy, to zdecydowanie lepiej sprawdzić sobie na przykład poziom homocysteiny, która powinna być poniżej 10. I to ona, jeżeli jest wysoko, może świadczyć o tym, że ta miażdżyca może występować. Wysokie poziomy glukozy we krwi również. Natomiast norma cholesterolu według tych norm funkcjonalnych, czyli według mnie bardziej racjonalnych, zależnych również od wieku, bo zobaczcie, że norma dla wszystkich jest taka sama, a tak naprawdę dziecko będzie miało inny poziom cholesterolu, osoba dorosła inny, kobieta w ciąży inny, a osoba starsza jeszcze inny. Natomiast przyjmuje się, że pomiędzy 160, według norm funkcjonalnych, podkreślam, są tacy, którzy się z tym nie zgadzają i nie mam z tym problemu za dużego, dopóki innym krzywdy nie robią, pomiędzy 160 a 300, nawet 330. To jest norma cholesterolu. Jak masz cholesterol 200, to naprawdę nie trzęść gaciami, tylko dowiedz się dlaczego i z czym to jest związane. Ponieważ jeżeli właśnie mamy jakieś problemy hormonalne i nasz organizm musi nas doprowadzić do stanów równowagi, to będziemy mieć wyższy cholesterol. Jeżeli jesteśmy w ciąży, karmimy piersią, będziemy mieć wyższy cholesterol. Bo w ogóle jak karmisz piersią, to Twoje dziecko potrzebuje tego cholesterolu i w mleku matki cholesterolu jest bardzo dużo. Czy to znowu świadczy o tym, że cholesterol jest zły, że ewolucja popełniła błąd w tym miejscu? No, niekoniecznie. Mówiłam już o tym, że osoby starsze będą miały też ten cholesterol wyższy i to prawdopodobnie związane jest z tym, że one potrzebują więcej przeciwutleniaczy. I rzeczywiście są badania, które pokazują, że osoby starsze mają ponad 30% niższe ryzyko zgonu, jeżeli mają wyższy cholesterol nawet w okolicy 300. Wyślę Wam to badanie, bo myślę, że warto to sprawdzić i przestać się bać cholesterolu. Jeżeli chodzi o hormony, to jeszcze często przy niedoczynności tarczycy również ten cholesterol będzie wyższy. Jeżeli się skaleczymy, jeżeli jesteśmy ogólnie zmęczeni i tak dalej. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli masz bardzo wysoki cholesterol, to albo jest to jakaś choroba genetyczna i warto to sprawdzić, czy przypadkiem właśnie rzeczywiście te tłuszcze nasycone tutaj nie powinny być ograniczone, ale może to po prostu świadczyć o wysokim stanie zapalnym. No bo jak jest dużo stanów zapalnych, to cholesterol idzie nam w górę. Więc u osoby młodej, która ma bardzo wysokie poziomy cholesterolu, prawdopodobnie coś się dzieje ze zdrowiem. I to nie ten cholesterol jest zły, tylko cholesterol pokazuje nam, że trzeba powalczyć ze stanami zapalnymi. On stara się to robić, ale my musimy mu pomóc. Przechodzimy jeszcze do rodzajów tych lipoprotein. LDL powinien być mniej więcej w relacji 2:1 z HDL-em, czyli LDL-u powinno być 2 razy więcej niż HDL-u, albo 1:1 to też jest dobra proporcja.
Ważne tutaj są trójglicerydy, które powinny być poniżej 100, najlepiej w okolicy 50. I to jest ważny parametr, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Natomiast z LDL-em również jest taki lekki problem, ponieważ LDL określany złym cholesterolem, który jak wiecie, mam nadzieję, już nie jest zły, ma różne odmiany, czyli ta lipoproteina o niskiej gęstości może być na przykład bardzo mała i wtedy jest tak zwany VLDL i to on jest problematyczny, ponieważ to on najczęściej się utlenia, jest malutki, jest bardzo taki otłuszczony, nie potrafi dobrze przenosić substancji odżywczych, natomiast potrafi się, przez to, że jest taki jakby twardy, potrafi się do tej blaszki miażdżycowej rzeczywiście przykleić. Natomiast mamy LDL, który jest taki, wiecie, pulchniutki, leciutki i on sobie tak nosi, przenosi i się nawet jak będzie przy blaszce miażdżycowej, to się odbije i pójdzie dalej. Oczywiście mówię obrazowo, mam nadzieję, że wiecie. Więc to zależy właśnie, jaki LDL mamy. Problem w Polsce jest taki, że rzadko kiedy w ogóle można zbadać VLDL, ale polecam, jeżeli masz podejrzenie miażdżycy, zbadać właśnie VLDL, bo to on bywa groźny, bo po prostu łatwo, znaczy nie on nie jest groźny, tylko on się łatwo utlenia, jeszcze może się tworzyć tak zwany oxy-LDL, który właśnie będzie niestety łatwiej tworzył tą blaszkę miażdżycową, czy współtworzył, tak? Więc to jest ważne, żeby też rozróżnić LDL, bo czasem możemy mieć poziom na przykład LDL, nie wiem, 160 i może to być osoba, która ma ten LDL taki fajny, mięciutki, z którym raczej, który będzie się trudno utleniał i ma go większą ilość zdecydowanie, a może przy poziomie 160 może być osoba, która ma te właśnie VLDL, czyli takie malutkie te lipoproteiny, które są cięższe i które łatwiej tworzą blaszki miażdżycowe. Temat cholesterolu to jest w ogóle temat rzeka i ja myślę, że kiedyś może nagram osobny film na ten temat albo napiszę artykuł na blogu. Jeżeli jeszcze coś Was interesuje, to powiedzcie, ale teraz przechodzimy do tego, jak keto wpływa na nasz cholesterol. I to, co już powiedziałam wcześniej, zobaczcie, cholesterol tworzy kwasy żółciowe, więc na początku ten cholesterol możemy mieć rzeczywiście wyższy. I w ogóle podczas adaptacji nie badajcie cholesterolu, bo tak jak już nieraz wspominałam, adaptacja jest czasem, kiedy bardzo dużo jest zmian w naszym organizmie. On się musi mieć czas zaadaptować, żebyśmy mogli coś rzeczywiście rzetelnie sprawdzić i ocenić. Więc zróbcie badanie cholesterolu najlepiej przed rozpoczęciem ketoadaptacji i później po 2-3 miesiącach po. Czyli rzeczywiście ten cholesterol na początku może nam się podnieść i to nie jest nic złego. Cholesterol może też się nam podnieść na keto, jeżeli chudniemy, bo komórki tłuszczowe uwalniają tłuszcz do krwiobiegu, jest to zjawisko chwilowe, czyli uwalniają również cholesterol. Dlatego jeżeli się odchudzasz i chudniesz w danym momencie, to również chwilowo możesz mieć podwyższony poziom cholesterolu. Poza tym, i to jest udowodnione badaniami, też Wam podlinkuję, mamy LDL, który rzeczywiście na keto nie spada, ale zamienia się proporcja, ta, o której przed chwilą mówiłam, czyli mamy więcej tego LDL-u takiego bardziej stabilnego, a mniej VLDL-u. I to jest bardzo korzystne zjawisko, które jest opisywane w wielu publikacjach naukowych. Ale ogólnie cholesterol bardzo często nawet nam na keto spada. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, jak Wam mówiłam, 3/4 cholesterolu produkujemy my sami, a 1/4 tego, który wykrywamy, jest z pożywienia. I my rzeczywiście jemy tego cholesterolu dużo, no więc też jak się, przepraszam, najesz jaj, które mają bardzo dużo cholesterolu, no to na drugi dzień rzeczywiście ten cholesterol może być podwyższony i tutaj musimy też pamiętać o tym, żeby zachować odpowiednio długi post, najlepiej z 14 godzin, zanim takie badanie zrobimy i też jakoś się bardzo tym tłuszczem nie przejeść. Natomiast jeżeli jesz dużo tłuszczu, jesz dużo cholesterolu, to automatycznie Twój organizm nie musi go aż tak dużo produkować. A że 3/4 cholesterolu w naszej krwi to jest ten produkowany przez nas, no to summa summarum poziom cholesterolu całkowitego wręcz może nam się obniżyć. Natomiast jeżeli on jest wyższy, ale jest w normach, to to wszystko, o czym Wam mówiłam, to też nic złego. Ale niektórzy bardzo się dziwią i często to jest u moich podopiecznych, którzy mieli wysoki poziom cholesterolu, bo
byli chorzy, mieli stany zapalne, mieli wysoki poziom glukozy we krwi. Przeszli na keto, gdzie to wszystko się unormowało, hormony im się unormowały, stany zapalne się ogarnęły i w ogóle czują się lepiej. No i nagle mają niższy cholesterol. No i jak niższy cholesterol, jak mi zawsze lekarz mówił, że jak będę jeść dużo mięsa i dużo jajek, to będę mieć cholesterol wysoki. Nie. Dobrej jakości mięso, jaja, ryby nie podniosą Ci cholesterolu. Owszem, jak jesz, i dlatego ja zawsze mówię o tej jakości jedzenia, która również jest ważna, bo jeżeli jesz na przykład bardzo przetworzone mięso, albo mięso niewiadomego pochodzenia, gdzie było karmione po prostu paszą, która miała bardzo dużo kwasów omega-6, czy jesz jajko, taką trójkę ze sklepu, gdzie znowu ta kura po prostu no, nie dostawała tego, co naturalnie jak kura i robi, robi wiejskie jaja, która nam daje wiejskie jaja, po prostu chodzi, dziubie i tak dalej w trawie i ma dużo kwasów omega-3 również z gleby, no to tutaj mamy zupełnie inny skład tego jaja, więc pod tym kątem warto zwrócić uwagę na jajka, na ryby i na mięso, po prostu jakiej to jest jakości. Natomiast na keto może nam się ten cholesterol właśnie z tych powodów obniżyć. A jeżeli chodzi o trójglicerydy, to one praktycznie zawsze lecą w dół na łeb na szyję, szczególnie jeżeli były wysoko, ponieważ wysokie trójglicerydy zazwyczaj świadczą o tym, że jedliśmy bardzo dużo cukrów prostych. Białych bułek, pszenicy, który ma przecież wyższy indeks glikemiczny niż sam cukier, słodyczy itd., itd., itd. Piliśmy napoje gazowane, więc jeżeli jakby to wywalamy, wchodzimy na keto, mamy niski poziom glukozy, to automatycznie te trójglicerydy nam idą w dół i to akurat jest bardzo pozytywne zjawisko. Moi drodzy, moja kamera sama już wyłączyła mnie, bo stwierdziła, że chyba za długo gadam, więc jednak ten film może być długi. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam podstawowe kwestie dotyczące cholesterolu, że pokazałam, a być może o tym wiedzieliście, mam ogromną nadzieję i jeżeli tak, to się bardzo cieszę, że cholesterol nie jest naszym wrogiem, a wręcz naszym przyjacielem i taką drogowskazem, który nam może pokazać, co się w naszym organizmie dzieje. A jeżeli nadal mi nie wierzycie, to po prostu sprawdźcie, jak się czujecie na keto i jak wasz cholesterol się zmienił i z jakim cholesterolem jest Wam lepiej, bo myślę, że jednak takie sprawdzenie tego na własnej skórze będzie najlepszym dla Was testem. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach, a niedługo już wchodzą w vlogi i pogotujemy sobie również w mojej kuchni, także ja już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia, cześć!